Witam was serdecznie, z tej strony Remix, a to jest Peninsula Italica 2. Lecz mam dla was złe wieści. Choć może nawet i dobre, jeżeli ktoś komuś nie spodobała się ta seria, bo akurat w tym odcinku ją kończymy. Tak, mimo że nie zdobyliśmy całego tutaj półwyspu, musimy zakończyć tą grę, gdyż iż ponieważ, jak pamiętacie, w bitwie pod Panormus wydarzył się błąd, który nie pozwolił nam walczyć w wersji 3D. No wiecie o co chodzi. Nie żadne automatyki, tylko po prostu na granie jako dowódca. Tak więc planowałem nagrać kolejny odcinek. Już tutaj zbieram armię generałów, atakuję tu. Oczywiście, chciałem zaatakować zwyczajnie, po prostu, żeby wygrać, bo wiem, że automatykiem nie mamy żadnych szans. I chuj, zrobiło się to samo, co wtedy. Gra nas wychujała, znaczy mod. I tu zostawili nam już tylko automatyki, bo przy każdej bitwie już chyba będzie tak kurwa się pojawiać, więc sobie podaruję. Na pewno nie będę grał automatyków w Medievalu, w którym kurwa nie mam surowców, nic. Po prostu dostalibyśmy tak po dupie, że to by był chuj. Także muszę tą serię zakończyć, uznać za zakończoną. Ale niech, nie wiem czy smucicie się, czy nie, ale będzie na to miejsce oczywiście inne ciekawe serie. Już mam nawet na myśli jedną, ale jej nie zdradzę i ona pojawi się dosyć szybko. Kurwa, jak ja to wpisuję. Tak dla ładnego tutaj obrazu, jak to nasz świat wyglądał. I no to co można powiedzieć w tym modzie, jeśli chodzi o ostatni odcinek. No mod nie urywa dupy. Już z góry mówię, gra się przeciętnie, ponieważ tu tylko zapierdalasz i podbijasz. Zero jaki kurdekolwiek, nie wiem, sojusz no może jest między tymi a tymi, bo się nie atakujemy, no ale inteligencja wroga to jest tutaj na poziomie niskim. I w ogóle rozstawienie miast i ich straż. No tutaj co to było, to same puste wiochy, wnet ich nie można rozbudować, bo kosztują 5000, to zrozumiałe. Ale kurwa na to skąd wziąć pieniądze, no do chuja! Co to za zysk? Stylu miast, no pany! W Romce to już by był kurde imperium, to już by było to takie, a flagi by można było tworzyć. A! Mózg rozjebany. Także pod tym względem dali dupy. No nic. Mod 3. No damy im więcej. Damy im te 5 na 10. Za to, że jednostki nawet dosyć fajnie wyglądają. Są pomysłowo zrobione. Ale walka oczywiście mediewalowa, czyli też nie za dobra. No cóż. Jeżeli to już jest koniec, to już zapraszam was na kolejną serię. I powiem wam tylko, że jest z tematyki średniowiecznej. Tak, coś podobnego do Medievala, ale jednak niepodobne. Tematyka średniowieczna. Na razie, trzymajcie się, yo i do zobaczenia.